Masz 32 lata, mieszkasz w Świdnicy, jesteś z zawodu stolarzem, a twoją największą pasją jest rzeźbiarstwo. Na drodze jednak tego normalnego życia, tych realizacji twoich celów stanęła ciężka choroba, dystrofia mięśniowa. Co kryje się pod tą nazwą? Dystrofia mięśniowa to jest wada genetyczna dystrofiny. Dystrofina naprawia mięśnie. A zanik mięśni to jest objaw. Tak jak przy grypie katar. I mi po prostu ta dystrofina jest upośledzona i nie naprawia tych mięśni. Od kiedy się z nią zmagasz, tą chorobą? Kiedy się ujawniła? Pierwsze takie objawy choroby gdzieś około 14 roku życia. Jeszcze lekarze nie wiedzieli, że to jest dystrofia. Leczyli mnie na żółtaczkę, na wirusowe zapalenie wątroby. Po różnych szpitalach zakaźnych jeździłem. Dopiero we Wrocławiu lekarze odkryli, że to jest coś z mięśniami i w Warszawie na Banacha stwierdzili, że to jest dystrofia mięśniowa. Nie wiadomo jaka. Nie wiem jaka dokładnie. Kiedy to było? W Warszawie w 2008 roku bodajże dostałem wynik, że potwierdzenie, że to jest dystrofia mięśniowa. Jak wpłynęło to na twoje życie? Jak się zmieniło twoje życie? No sam wynik tego, że to jest dystrofia, no nie zmienił niczego praktycznie. Sam po sobie widziałem, jak jeżdżę co 2 czy co 3 lata i jak zaczyna mnie ta choroba ograniczać powoli. Więc sam papier wiele nie zmienił w moim życiu. Po domu jeszcze się poruszam jako tako. Mam wszystko tak ustawione w domu, żeby sobie dać radę samemu. Dużo rzeczy nie daję rady samemu, ale staram się. No po podwórku, po ulicy już się poruszam o kuli. Nie wstanę sam, nie... Wiele rzeczy sam nie zrobię. Coś mi spadnie, czy się przewrócę. Butów nie zawiążę. Wiele rzeczy jest takich, z którymi sobie sam nie poradzę. Te badania siłowe, które tam robiłem, po nich stwierdzałem, jak ta moja choroba postępuje. No i postępowała, postępuje i będzie postępować w dalszym ciągu. Jeżeli w takim tempie ta choroba będzie postępowała, to nie wiem, ja sobie daję jeszcze 2 lata. Tak się zastanawiam nad tym, bo jest to choroba dziedziczna. Jest to w jakimś stopniu tam choroba genetyczna, tak. Mimo wszystko zdecydowałaś się założyć rodzinę i masz dzieci. Jednak założyłem rodzinę, założyłem. No, kto by nie chciał mieć dzieci, prawda? No, jakby nie dzieci, to w ogóle bym nie wychodził z domu, chyba zamknąłbym się w sobie i nie wiem, jakby się to wszystko toczyło dalej, bo jednak dzieci to nie tylko obowiązek, ale też duża, duża satysfakcja i duża radość, jak mi ludzie mówią, że są dobrze wychowane na przykład, bo mówią dzień dobry albo coś innego. To jest też popycha, prawda? To jakiś motor do życia. Spacer, czy pójść na lody, czy coś, czy z synem na trening pogra w miejscowej drużynie. To jest... Wszystko napędza człowieka do życia. Dzieci to jest największy motor. A czy rzeźbiarstwo też ci w tym pomaga? Zawsze mnie to drewno jakoś ciągnęło. Bardzo lubię zapach drewna, bardzo lubię obróbkę drewna. Jest to takie coś, co pozwala mi usiąść i zapomnieć o tym, że jestem chory. I przede wszystkim satysfakcja tego, że z czegoś, ze zwykłego klocka jakiegoś, czy z czegoś, co nie przedstawia niczego, wychodzi coś, to jest coś pięknego. No. A co najczęściej rzeźbisz? No, najczęściej rzeźbię rzeczy, na które mam materiał, można by tak powiedzieć. To też zależy od humoru, zależy od dnia, jak się człowiek czuje, czy jest pozytywnie nastawiony do życia, czy ma doła. I siadam i rzeźbię
i przestaję myśleć o tym, że zaraz trzeba wstać i żyć. Planowałem zrobić wystawę swoich rzeźb, żeby ludzie zobaczyli, że nie jestem tylko zwykłym rencistą, ale też coś od siebie daję. I jest to już realizowane powoli. Wystawa, taka mała wystawa, bo nie mam tego jakąś tam nie wiadomo jaką ilość, będzie we Wrocławiu. I planuję też zrobić taki event w Świdnicy. Zabawy dla dzieci, czy jakąś loterię, czy jakiś koncert. I chciałbym właśnie zorganizować coś takiego w Świdnicy. Jest sztab ludzi, znajomych, którzy mi w tym pomagają. I też szukam ludzi, którzy się na tym znają i też mogliby coś od siebie zaoferować. I już nie mówię o pieniądzach, czy o jakichś darach, ale też pomoc taką, że na przykład mogą pomóc coś zorganizować na tej imprezie, prawda? Czy jakiś sprzęt grający, czy po prostu może jakieś zabawy dla dzieci, czy coś takiego. To jest coś, co planuję na najbliższy czas. Jak można sobie poradzić z tą chorobą? Jak można z nią walczyć? Lekarze mówią, że jedyna szansa, żeby żyć z dystrofią, to jest rehabilitacja. Rehabilitacja i rehabilitacja, tylko i wyłącznie. Ale to nie jest tak do końca z tą rehabilitacją, bo musi być człowiek myślący, bo jak się przesadzi z rehabilitacją, to można zaszkodzić. Niedawno dowiedziałem się, że jest pewien profesor, który przeszczepia komórki macierzyste, pobrane z pępowiny. Jest to metoda eksperymentalna, tak? Tak, jest to metoda eksperymentalna, ze względu na to, że on musi za każdym razem każdego pacjenta przedstawiać do komisji bioetycznej, która wydaje zgodę albo wydaje, albo nie wydaje zgody. Byłem na rozmowie, na konsultacji, zostałem zakwalifikowany. Czekam na taką zgodę od takiej komisji bioetycznej. Praktycznie już jestem zakwalifikowany, wiem, że ta zgoda będzie. Polega to na tym, że ten doktor, ten profesor przeszczepia komórki pobrane z pępowiny. On z tych komórek hoduje większą ilość komórek i potem wszczepia, czy do krwi, czy w kręgosłup, czy bezpośrednio w mięśnie. Nie wiem dokładnie, są różne metody. Dostałem pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo oczywiście zgłaszałem się do różnych posłów i do różnych innych instytucji, że nie jest to refundowane, bo nie jest udowodnione działanie. Ten pan profesor robi przeszczepy dzieciom, może nie w neurologicznych przypadkach, ale w różnych innych przypadkach. Robił przeszczepy już w 2001 roku. I od tamtej pory w Polsce jeszcze nie potrafią zdecydować, czy to działa, czy to nie działa. Jeżeli chłopak, który dostawał takie zaszczyki na początku, przed podaniem pierwszej dawki tych komórek miał 13 kilo uścisków dłoni, a po piątym zaszczyku miał 73 kilo uścisków dłoni, to jest chyba wynik, który pokazuje, że to jednak działa. W Polsce nic w ten sposób tak prosto nie działa. Na moją wagę ciała kosztuje to 76 500. 5 zaszczyków. To jest taka pierwsza tura. Nie wiadomo, czy ta pierwsza tura wystarczy. Czy ona, te 5 zaszczyków, czy wystarczająca ilość tych komórek będzie, żeby mi pomóc. Nie mogę postawić, nie mogę powiedzieć postawić na nogi, bo jeszcze się poruszam. Musiało być kilkakrotnie. Więc tak, są te zastrzyki, jest to prawdopodobne, że te zastrzyki będą musiały być powtórzone. Może nie 5, może 7.
Ile udało Ci się zebrać pieniędzy już? Dzięki ludziom dobrej woli uzbierałem 6500. Czyli brakuje mi jeszcze 70 tysięcy. Za 6 dni będę wiedział, jaka jest decyzja komisji bioetycznej. I potem, jak już będę miał decyzję, to jest okres kilku tygodni i mogę się zbierać na pierwszy zaścig. Na pierwszy zaścig potrzebuję 20 tysięcy. Potem, bo pierwszy zaścig to jest duża ilość komórek, dlatego jest droższy. Potem mniejsza ilość tych komórek są tańsze. Pierwszy kosztuje 20 tysięcy, a każdy następny kosztuje 14 200. Nie wiem skąd uzbieram pieniądze. Na pewno mój tato jest na rencie. Moja mama pracuje za najniższą krajową. Ja sam mogę zaoferować tylko i wyłącznie to, że każdy, kto mi wpłaci jakieś pieniądze i przejawi taką chęć, to na pewno ode mnie dostanie jakiś upominek. Jeżeli tylko przejawi jakąś chęć i napisze mi dane do wysyłki, na pewno gwarantuję, że jeżeli będzie chciał jakąś rzeźbę ode mnie, to dostanie. To dla Ciebie ostatnia szansa. No ja nie widzę innej szansy. Rehabilitacje nie powstrzymują choroby. Czasami nawet odwrotnie, jeżeli jest rehabilitacja źle prowadzona, co w Polsce się często zdarza, to nawet szkodzi. Bo przeciążony mięsień czy jakiś stan zapalny w mięśniu nie jest leczony przez dystrofinę, bo mam ją upośledzoną. I przesadzona rehabilitacja, czy źle prowadzona rehabilitacja nawet szkodzi. Komórki macierzyste, które wszczepia pan profesor Boruczkowski, to jest jedyna szansa dla osób z dystrofią w Polsce.